Ekosystem Solana rośnie w siłę, cały czas powstają nowe, w mojej prywatnej opinii wartościowe protokoły, które warto potestować. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jednym nowym protokole, gdzie gram pod konkretnego airdropa. Porozmawiamy sobie o tym, co dzieje się na Jupiter, a więc na największym deksie na Solanie, gdzie oczywiście ruszył staking. Porozmawiamy, co ciekawego można porobić na Magic Eden oraz jakie na ten moment jest moje podejście do ekosystemu. Solama i do całego DeFi. Cześć, z tej strony Maciej, witam serdecznie, kolejne Kryptowaluty bez tajemnica, więc seria, gdzie skupiamy się na edukacji i informacji i rozkładamy na czynniki pierwsze choćby protokoły, w których warto podziałać, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, nie zapomnij dać subskrypcji, dzwoneczek dzięki temu jesteś na bieżąco z każdym moim materiałem warto również dać łapkę w górę, jeżeli materiał Ci się podoba albo łapkę w dół, jeżeli twierdzisz, że jest to po prostu słabe no i zawsze warto podzielić się komentarzem, standardowo również przypominam, że wszystko co mówię w tym materiale to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym i inwestycyjnym. Sama Solana, słuchajcie, idzie w kosmos, potężne wzrosty na Solanie. Jak spojrzymy sobie na kurs, jest to obecnie 131 dolarów, a więc mamy tutaj lekko zrobione, słuchajcie, 10x. Natomiast to, co mnie dzisiaj najbardziej interesuje, to nie cena samej Solany, ale to, co dzieje się na tym ekosystemie. Oczywiście to, co dzieje się na ekosystemie, jest wyznacznikiem ceny i to powoduje również, że sama Solana bardzo mocno wróciła. Jeżeli chodzi o mnie, Mam bardzo dużą ilość Solany zalokowaną w DeFi, mam tam również zalokowane stablecoiny i ostat w ostatnich tak naprawdę trzech materiałach omawiałem protokoły, na których działam. Dzisiaj dorzucamy nowe rzeczy, a więc ten film jest tak naprawdę kontynuacją. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to że... Wiele protokołów, w których rozpoczęliśmy swoje działanie, już poda podaję gdzieś tam przykładowe terminy, jeżeli chodzi o pierwsze zrzuty i tak naprawdę wszystko tutaj kręci się wokół miesiąca kwietnia, więc tak naprawdę gdzieś tam w miarę szybko te akcje będą zrobione. Oczywiście moje działania są skupione na protokołach, które omawiałem. Duży kapitał pracuje na Mergin FI, działam na Drift Protocol, działam na Camino Finance, działam na Meteora, działam na pa arts działam na tych wszystkich protokołach tak naprawdę, które Wam yy, omawiałem yy, no i oczywiście tam są te leaderboardy, a więc nabijamy tam punkty za różnego rodzaju działania ale również tak jak mówię, są tam protokoły, gdzie nawet mi nie jest działać łatwo, tutaj przykładem jest Zeta Market sfinansowana przez Jump Capital, więc myś, myślę, że tutaj może być mega ciekawie, no i tam trzeba otwierać longi i shorty, ja niestety nie gram na dźwigni, ale jakieś tam wyniki robię, więc coś tam się uczę, tak naprawdę kręcę tam wolumen, otwieram, zamykam pozycję w momencie, kiedy mam parę, parę procent zrobione, chodzi o to, żeby ten wolumen wykręcić, to jest właśnie Mazeta Market, co do Drift Protocol, tam możemy jeszcze dodawać oczywiście płynność i możemy stake'ować assety, więc tam mamy tych możliwości, słuchajcie, trochę więcej. Dobra, słuchajcie, przechodzimy szybko na pulpit, do tego, co jest nowe, żeby nie przedłużać, myślę, że będzie bardzo interesujące, mamy jeden nowy protokół, który jest finansowany m.in. przez Coinbase'a czy Circle. Oczywiście sam ekosystem Solana cały czas na dobrym miejscu na ten moment według CoinGecko Total Value Lock, a więc TVL to jest piąte miejsce natomiast myślę, że ta hosta również dla Solany może być bardzo dobra, przypominam, że jeżeli chcecie, chcecie sprawdzać projekty na Solanie no to też wystarczy wejść w Solana blockchain i sobie tutaj sprawdzać co się dzieje, możecie sprawdzać również NFTki, cały czas twierdzę, że CoinGecko to jest dzisiaj jedno z lepszych narzędzi i na przykład możecie kliknąć sobie wolumen z 20% Czterech ostatnich godzin i zobaczyć, jakie projekty tutaj na Solanie są właśnie rozgrywane, tak? Oczywiście ja mam takie pozycje, które są długoterminowe. W wielu protokołach dostarczam płynność, tak jak mówię, większość mojego kapitału pracuje na DeFi, ale mam również takie pozycje, gdzie chcę coś zrobić tam ciekawego, to jest właśnie Pyth Network, czy Token Jab od właśnie Jupiter Exchange. No i teraz słuchajcie, sama cena Solany, no 131 dolarów, tak naprawdę to się nie zatrzymuje. Ja tak jak wiecie, w BES-ie nie ładowałem tej Solany, yy, powyjmowałem płynność, z czego się dało, z Radium, z Orki, posprzedawałem sporo tematów yy, na Solanie, ale część Solany ze mną została i byłem, tak jak wiecie, bardzo smutny, że zostałem z tą Solaną, bo trochę jej miałem i nie zrealizowałem po prostu zysków. W poprzednim cyk cyklu. Natomiast teraz jestem mega zadowolony, dlatego że ta solama dla mnie pracuje. No i oczywiście cena 131 to jest ciągle 50% poniżej ATH. Natomiast z tych coinów, które nazywamy dinozaurami, solana przede wszystkim u mnie ma być taką pozycją, jeżeli gdzieś tam na kursie wyjdzie OK, to będę zadowolony, ale dzięki Solanie ja mam sprawdzać te protokoły i po to właśnie są te materiały. No i przechodzimy słuchajcie do tych nowych tematów. Oczywiście temat, który wczoraj wam pokazałem, jest to. Dflow Protocol, Aplikacja mobilna ma to być potężna platforma handlowa. Ona ma być z dostarczaniem, oczywiście, płynności w takim dobrym tego słowa znaczeniu, czyli zabezpieczonej płynności, gwarantując użytkownikom dobrą cenę, oczywiście dobry slipe czyli te wszystkie rzeczy, które są związane z handlem, ale tu również ma być platforma, która ma tak naprawdę zapewnić bezpieczeństwo dla płynności z deksów i chronić je właśnie przed różnego rodzaju Toksycznymi y, przepływami. Jeżeli chodzi o protokół, oczywiście tu mają być różne produk produkty, ma to być taki nowoczesny, y, również agregator. Natomiast to, na co trzeba zwrócić uwagę, to to, że temat łapie potężny hype i to nie tylko na solanie. Zresztą w ogóle ostatnio do solany napłynęło trochę kapitału. Ja tutaj również pod te przenoszenie kapitału do solany rozgrywam pozycję Meon, tak jak wiecie. Natomiast słuchajcie, na ten moment jest już 215 tysięcy użytkowników i depozyty na prawie 22 miliony dolarów. Jest to dużo. Przedtem jak pokazywaliśmy różne tematy na solanie, choćby palco, startowaliśmy, jak tam było kilka tysięcy użytkowników. Tutaj jest więcej, ale moim zdaniem warto gdzieś tam na tym się skupić, jeżeli patrzymy na samo finansowanie. Zapraszam wszystkich na stronę icoanalyst.org. No i oczywiście oni zebrali w sumie 7,5 miliona. Zbiórki były w dwóch rundach. Mamy tutaj oczywiście framework, myślę, że możecie kojarzyć, ale mamy przede wszystkim Coinbase Ventures i mamy oczywiście Circle Ventures, a więc yy, ojciec yy, chrzestny USDC. No i w sumie ta zbiórka nie była jakaś super duża, ale rzeczywiście stoją za tym bardzo ciekawi inwestorzy. No i tak jak Wam rozpisałem, biorąc pod uwagę, że ja działam na solanie, Moim zdaniem jest to temat, który warto po prostu sobie sprawdzić. No i teraz słuchajcie, co tu można zrobić? Przede wszystkim pod materiałem macie linka, można się zarejestrować, prosta rejestracja, podajemy e-mail, aktywujemy konto i wpisujemy refkod. Bez refkodu się nie zarejestrujecie, a więc te osoby, co nie lubią reflinków, to po prostu nie będą robić, bo coraz częściej mamy takie miejsca, że nie da się tam dostać bez refkodu. Jak ktoś mnie lubi i uważa, że robię dobrą robotę na solanie, a wykonuje ją systematycznie od wielu lat, no to można użyć refkoda, jak to się uważa, że Maciek, B, to niech szuka sobie innego. Oczywiście robimy sobie hasło, generujemy swój klucz prywatny, który zapisujemy, i następnie na ten wygenerowany adres możemy zrobić sobie depozyt. Oczywiście depozyt robimy po sieci Solana, bezpośrednio na przykład z Fantoma. Myślę, że nie warto wrzucać z giełdy, warto zrobić tą integrację właśnie z Fantoma. No i oczywiście mamy tutaj do depozycji wiele asetów na Solanie, takie podstawowe oczywiście Solana, USDT czy USDC. No i oczywiście, jak zrobimy sobie ten depozyt. Kwota tak naprawdę nie ma tutaj żadnego limitu, zależy od Was. Robimy claim naszych pierwszych punktów, i potem, punkty będziemy mogli sobie odbierać systematycznie. To co jest bardzo ważne, y Trzeba wiedzieć o tym, że wycofanie środków. Tutaj jest taki warunek, skutkuje tym, że te punkty tracimy, więc trzeba o tym pamiętać. Kiedy będzie ten airdrop tak naprawdę nie wiadomo, obecnie trwa faza zero, tak jak Wam napisałem, ten early access i zbieramy punkty za depozyt i za polecanie platformy, jak zrobicie depozyt, będziecie mieli swoje ref kody i będziecie mogli sobie tę platformę polecać waszym znajomym. No i oczywiście potem pierwsza faza to jest kwiecień, i druga faza jest tak fajnie tam wykreślona i to najprawdopodobniej będzie launch tokena. Myślę, że jak większość większość protokołów celuje w kwiecień, no to tutaj może będzie miesiąc do półtora później. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Moim zdaniem, też pewnie wiele osób zapyta, czy jesteśmy wcześniej, mimo tak dużej liczby użytkowników. Moim zdaniem, tak. Jeżeli chodzi o platformę, no to ona wygląda, słuchajcie, bardzo prosto na razie. Tak naprawdę, po kliknięciu tego join accessu, zakładacie sobie, sobie konto. Tutaj są wypisane te trzy fazy, o których mówiłem. Tworzycie sobie portfel i rozpoczynacie tam działanie tak to u mnie wygląda, ja, ja zacząłem słuchajcie działać sobie od wczoraj no i tu jest tak, że można mieć jeden ogólny taki ref kod i ten ogólny kod wam podałem, plus można wygenerować maksymalnie 20, no i oczywiście zbiera się punkty, ja zrobiłem pierwszy depozyt na niewielką kwotę 50 dolarów, u mnie zasada jest prosta, jak sobie coś zarobię, będę tutaj yy, dorzucał tak, no i oczywiście jak ktoś dobrze poleca, umie polecać, to można te punkty z referalów jak najbardziej yy, zbierać, tak, oczywiście zakładka account, tutaj widzicie swoje Damę. No, i jeżeli chcecie zrobić depozyt, tak jak mówiłem, depozyt, i bardzo dużo asetów tutaj jest, które można posolanie zdeponować. Jest historia depozytów. Tak jak widzicie, u mnie tak to wygląda: 46 dolarów deponowałem, ale Solana poszła w górę i jest 50, tak to wygląda. Więc moim zdaniem, patrząc na finansowanie, patrząc jak ten projekt tak naprawdę wygląda, więcej poczytacie sobie tutaj w zakładce About na temat tego projektu, y, jakie on ma rozwiązania wprowadzać. Y, moim zdaniem warto tu zagrać pod airdrop, tak? Natomiast, tak jak mówię, no, blokujemy te środki na jakiś czas. Na ten moment też, z tego co widziałem, dopiero w panelu mają ruszyć wypłaty, czyli jeżeli ktoś się w trakcie programu rozmyśli, to będzie można robić, robić oczywiście tą, tą wypłatę. Natomiast, tak jak mówię, trzeba brać pod uwagę, że oni tutaj podali, że jeżeli będziemy swoje solamy wypłacać, czas sety, no to niestety stracimy te punkty, tak? Więc to jest dla chętnych. Ja uważam, że. Solana będzie duża i, i warto tutaj te protokoły oczywiście potestować. A tutaj też mam otwarte właśnie te moje na akcje, także nie będę może tego pokazywał. Dobra, słuchajcie, więc moim zdaniem warto. Link macie pod materiałem, kod mój macie. Jeżeli uważacie, że robię dobrą robotę, zachęcam skorzystać z mojego kodu. On jest oczywiście pod materiałem. Przechodzimy sobie dalej. Oczywiście to, co jest jeszcze ważne, to jest Magic Eden. Tak jak wiecie, od jakiegoś czasu zbieramy te kryształy. I tutaj y, przypominam, że nie robimy też tego na fantomie, tylko trzeba zainstalować sobie Magic Eden Wallet. Ja już go jakiś czas temu pokazywałem, pisałem wam o tym tweeta, sobie go zainstalowałem i następnie śledzimy sobie Magic Eden. Słuchajcie, wybieramy sobie Solana, klikamy sobie zakładkę Mint i oczywiście zakładkę Launchpad i tutaj będziemy mieli informacje które minty są właśnie pod portfel i tu na przykład macie, że mamy teraz minta Magic Eden Wallet to są zawsze free minty, oczywiście jest opłata za gaz i sobie mintujemy pamiętajcie też, że nas tutaj na Magic Eden są bardzo fajne funkcje, na przykład nie wiem, interesuje Was ten NFT, chcielibyście sprawdzić ten projekt, klikacie sobie add to calendar na przykład jeżeli używacie kalendarza Google i sobie dodajecie i dostajecie powiadomienie, czy te NFT-ki darmowe będą coś warte, czy będzie airdrop od Magic Eden, czy będzie w ogóle token? Moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że tak. Nie wiem dlaczego tu nam wszystkiego nie wczytuję. Internet odmawia dzisiaj posłuszeństwa. Chętnie byśmy zobaczyli, jak te NFTKi fajnie wyglądają, tak? Bo coś, coś, coś nie ładuje O! Taka małpka i rzepa, tak? Tak to nazwijmy. Więc moim zdaniem, absolutnie warto podziałać. Kolejne ważne wydarzenie to jest oczywiście. Giełda Jupiter Exchange i ich token, tak jak wiecie, ja postawiłem na ten token. To znaczy, dzisiaj y, tokeny Dexów to jest słaba pozycja w moim portfelu. Coś tam mam z One incha. Y, Nie mam oczywiście tokenu Uniswapa. Kiedyś sprzedawałem. Nie wracałem jakoś mocno do tej pozycji. I tutaj rzeczywiście buduję sobie stabilny koszyk. No i teraz, oczywiście, tak jak oni kiedyś ogłosili, będą robić launchpada, Ludzie będą mogli, słuchajcie, tutaj głosować. I na ten moment możemy już, słuchajcie, wrzucać swoje y, tokeny. A więc możemy wrzucać swoje tokeny Jab właśnie tutaj Na ten moment jest już prawie 90 milionów Wrzuconych, no i oczywiście jest Pierwsze próbne głosowanie, tak To jest tylko próbne głosowanie, a więc Jeżeli jesteście zainteresowani, wrzucamy Łączymy swój portfel, oczywiście Fantoma polecam, bo też gramy tu pod airdropa Na Fantomie mamy swoje tokeny Jab, wrzucamy sobie I dokonujemy próbnego tego Głosowania <laughs> Które zwierzę jest tutaj Słuchajcie, najmilsze Lwy, tygrysy, yy, koty i shopy chyba z tego co kojarzę po angielsku. Tak, a więc możemy sobie tu zagłosować. No, i teraz jakie jest moje podejście? Przede wszystkim, po to właśnie kupiłem ten token, żeby brać udział w lunchpadach. Tak naprawdę, chyba jutro mają ogłosić dokładnie, jak to będzie wyglądać. To, co wiemy na ten moment, że voting power jest tutaj. Będzie tak rozłożony, że na przykład, jak wrzucicie 5000 y, tokenów job, no to macie 5000 voting power. Jak wrzucicie 100 sztuk, to macie 100 sztuk. Y, z ważniejszych rzeczy, bardzo ważne to, że te tokeny są mrożone. A więc, jeżeli wrzucicie je tutaj, żeby głosować, żeby brać udział w lunchpadzie, y, nie mamy żadnych kierów tych informacji jeszcze nie ma. no to musicie się liczyć z tym, że na 30 dni mrozicie. To, co jest fajne, jeżeli robicie unlock, to nie jest tak, że tracicie prawo głosu, tylko ono spada wam systematycznie, tak jak zbliżamy się do. Do końca tego unlocku, czyli dalej możecie głosować, tylko mniejszą ilością tokenów. Na początek, oczywiście, są bonusy, tak jak widzicie, mamy Voting Rewards, 100 milionów tokenów, jab będzie na to przeznaczonych i jeżeli chodzi o lunchpada, no to y, sam Jupiter będzie dzielił się tutaj tą prowizją. 75% y, trafia właśnie tutaj do osób, które y, tutaj działają. Y, czy to będzie opłacalne? Zobaczymy. Y, dla mnie 30 dni na w tego typu protokole to nie jest dużo, ale ja i tak gram na dwa koszyki, czyli ja nie wrzuciłem wszystkiego. Standardowo gram tak samo, y, dlatego że jeżeli rzeczywiście dojdzie do sytuacji, że Jupiter będzie numerem 1, jeżeli chodzi o lunchpady na solanie pojawią się 2-3 dobre projekty, no to ludzie oczywiście zacząć ten token skupować, i teraz, jeżeli ja będę miał zamrożone tokeny, gdzie będę chciał coś ugrać na tych projektach, to warto by było ten koszyk krótkoterminowy w międzyczasie sprzedawać, jeżeli cena będzie rosła systematycznie. A więc, u mnie na ten moment to jest zamrożone. 70% tokenów jest wrzucone. Tutaj 30 jest zostawione na handel i te 30 cały czas uzupełniam. Przypominam, że wszystko widzicie na moim dropstabie, a więc to możecie sobie zerknąć. Moim zdaniem słuchajcie, to jest dla osób, które działają w Solanie. Jak ktoś nie widzi potencjału, nie dotykać. Przypominam, że ruszyła również ostatnia runda w projekcie Parc, i tutaj już mamy potwierdzony drop. Także, jeżeli ktoś jeszcze nie dołączył, jest odpowiedni wpis na moim twicie. Pamiętam, słuchajcie, jak tutaj startowaliśmy, to było około 17, ty 17 tysięcy osób. Teraz jest ponad 230, a więc jest grubo. Zobaczymy oczywiście, czy odda. No i na koniec gratuluję wszystkim, którzy odebrali airdrop Tokena WEM. Jeżeli chodzi o mnie, znacie moje zasady. Ja zazwyczaj nie kupuję memcoinów, jakoś mocno nimi nie gram, ale Wena sobie po prostu zostawiłem i zobaczymy, co z tego będzie. Fajnie mieć jednego memcoina, który gdzieś tam jest w portfelu, a jeżeli ktoś jest fanem Solany, ja mam oczywiście i Bonka i mam oczywiście tutaj jak najbardziej token Wen. Na ten moment, z tego co dokupowałem, to jest 343% na plusie, a Jupiter, który ma być dla mnie ważnym tokenem, 0,28%. I taka jest różnica. Fundamentalne koiny stoją, a shitcoiny, memcoiny po prostu pompują. Natomiast tak jak mówię, ja sobie dokupiłem, odebrałem to też na pięciu uletach, więc jestem mega, mega zadowolony. Przypominam, że moje portfolio na DropsTabie możecie śledzić. Słuchajcie, macie to by było na tyle? Zachęcam, żeby sprawdzić deflow to może być ciekawy temat na solanie. Mój kod oczywiście macie podpięty na moim mixie. Jeżeli doceniacie to, co robię i lubicie, jak mówię o solanie, to zachęcam, żeby tutaj skorzystać. I ten wpis był robiony wczoraj w nocy. O, tutaj jest ten wpis, i tutaj macie ten główny kod, tak? I jeżeli coś by nie szło, no to inne kody macie też pododawane w komentarzach. A jak nie idzie ode mnie, to wchodźcie od kogoś innego, tak? Na dzisiaj to by było na tyle. Solama Summer przed nami. Mam nadzieję, że będzie tu ściutko. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki za uwagę. Hej, ekipa.